When you walk through a storm. Hej Jurek, kiedy usłyszałem o tej akcji z podziękowaniami dla Ciebie, przez długi czas zastanawiałem się, co chcę Ci powiedzieć. Wiesz, doszedłem do wniosku, że chcę powiedzieć Ci tylko jedno. Dziękuję. Dziękuję za całą Twoją karierę, dziękuję za to, że byłeś najważniejszą postacią mojego dzieciństwa. Dziękuję za wszystkie wspaniałe emocje, i te pozytywne, i te negatywne. W piłce jak w życiu zdarzają się dobre i złe chwile. Dziękuję za finał w Stambule, dziękuję za wszystkie mecze w reprezentacji, dziękuję za to, jakim jesteś człowiekiem. Dziękuję za pozytywne nastawienie każdego dnia. I za wszystko. Dzięki Ci, chłopie, bo wpłynąłeś na mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Dzięki po prostu, że zrobiłeś to, co robiłeś, i za te wszystkie momenty. Dzięki. Pamiętam wszystkie wzloty i upadki w Twojej karierze. Można powiedzieć, że nigdy nie kibicowałem konkretnej drużynie, ale zawsze Tobie, tam zawsze, gdzie Ty byłeś. Wtedy Ci kibicowałem. W dzieciństwie, kiedy grałem z kolegami na podwórku w piłkę, zawsze ja jako jedyny krzyczałem, wręcz domagałem się, że chcę grać na bramce. Zawsze. Zawsze dzięki temu łatwo znajdowałem miejsce w najlepszych drużynach, które były na osiedlu, bo nikt nie chciał być bramkarzem, a ja przychodziłem z koszulką, z rękawicami i zawsze chciałem grać. Podejrzewam, że w tej koszulce zagrałem tak samo dużo meczy, oczywiście w moim przypadku, jak w karierze. Przeżyła naprawdę wiele. No i ona dawała mi siłę. Bez niej nie mógłbym bronić, ale mając tą świadomość, że mam nazwisko Dudek na plecach, od razu plus 50% do umiejętności bramkarskich. Kolejna rzecz, Twoja autobiografia, którą przeczytałem niezliczoną liczbę razy. Pamiętam, że kiedy dostałem ją na święta w 2006 roku, to się popłakałem. Autentycznie się popłakałem. No było to dla mnie coś ważnego, tak? Taki zbiór Twoich myśli, zbiór myśli mojego idola, postaci, która ukształtowała moje dzieciństwo, która przekazała mi wartości także. No. Oprócz tego, że byłeś świetnym sportowcem, to jesteś świetnym człowiekiem. Przekazujesz takie podstawowe wartości, którą powinien mieć każdy Polak i każdy człowiek na świecie. I do końca życia już zapamiętam te chwile, zarówno te najradośniejsze i najbardziej niesamowity mecz, jaki widziałem w życiu, czyli ten pamiętny finał Ligi Mistrzów w Stambule, kiedy na małym 16-calowym telewizorku oglądaliśmy go z całą rodziną. Pamiętam po pierwszej połowie klubowe nastroje, siedzenie przed telewizorem już tylko po to, żeby w szacunku do Ciebie, żeby obejrzeć do końca. Potem ta niesamowita druga połowa, potem Twoje interwencje. O, to było coś magicznego. Pamiętam, że po rzutach karnych, kiedy już wiedziałem, że wygrałeś, wybiegłem na balkon, stanąłem i z całej siły wykrzyknąłem zwycięstwo. Zresztą wtedy pamiętam, że jak wyszedłem na balkon, to całe osiedle było bardzo, bardzo głośne. I to była najpiękniejsza chwila, aż mnie ciarki przechodzą. Pamiętam również te przegrane. Nigdy nie zapomnę, jak płakałem. Się dowiedziałem w 2006 roku, że nie zostałeś powołany na mundial. Oglądałem wtedy ten wybór i dowiedziałem się przez telewizor tak samo jak Ty, i to był dla mnie wielki szok. Myślałem, że ktoś sobie żarty robi. Nie wymieniajmy już kto, bo szkoda pamięci. No to było bolesne, chyba najbardziej bolesne. I bardzo bolesny, jeśli nie też wspominam, twój pobyt i przegraną w zasadzie od razu walkę z Pepe Reiną w Liverpoolu, nieuczciwie przegraną, bo tak naprawdę nie było żadnej rywalizacji. Pewno też bardzo mile będę wspominał twoje przejście do mojego ukochanego klubu, czyli do Realu. Byłem dumny, że reprezentowałeś ten klub, byłem dumny, że Polak był w tym klubie. Wiesz, czego tylko żałuję? Że nie dotrwałeś do tego sezonu
jak akurat Iker złapał kontuzję. Nie żebym życzył mu kontuzji, ale podejrzewam, że gdybyś był wtedy na ławce, to realnie ściągałby Diego Lopeza, tylko dał szansę tobie. Kto wie, jak ten sezon by się zakończył. No, mogło być nieźle, ale tego się już nie dowiemy. Ja podziwiam cię za całą karierę, za wszystko, co zrobiłeś dla polskiej piłki, za to, jakim jesteś człowiekiem. Rób dalej coś w piłce. No i trzymaj się. Dzięki za wszystko. Dziękuję ci, twój pan. Dziękuję ci, człowiek, na którego życie bardzo mocno wpłynąłeś. Tym, jakim człowiekiem i jakim sportowcem byłeś. Oddaję ci hołd, Jurek. Dzięki. I pamiętaj, you never walk alone. Zawsze będzie masa ludzi pozytywnych i prawdziwych, którzy staną za tobą. Trzymaj się.